Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Jestem w Bray, jak zwykle. Za mną widzicie przepiękną plażę, główny deptak. Tak, a dzisiejszy plan to wejście na górę, która pięknie widnieje nad całym Bray. Troszeczkę się czujemy jak w Copacabana z wielką górą w Rio de Janeiro. Bo tutaj aż tak wysoko nie jest, natomiast też jest przepięknie. Mam nadzieję, że dojdę na szczyt, ale przeżyłem klify Moheru, to przeżyję i to. Nie wiem, jak długo się wchodzi, bo nie pamiętam. Ostatni raz byłem tutaj chyba z 7, a 8 lat temu. Wiem, że było pięknie, widok był spektakularny, więc powinno być fantastycznie. Pogoda jest piękna. Wprawdzie na zmianę idą czarne chmury i błękitne niebo. Mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyło tylko błękitne niebo dzisiaj. I w wejściu, i w zejściu. No chyba, że z zejściu zacznie padać, to będzie wyjątkowo szybkie zejście. No ale załóżmy, że będzie tak pięknie, jak jest teraz. Więc zapraszam Was na wycieczkę na górę, której nazwy nie znam, ale jak jesteście w Bray, to nie da się jej nie zauważyć. Miłego oglądania i wish me luck, żebym dolazł na szczyt. Idę, ledwo idę, ale idę, jestem w połowie drogi. Właściwie już widać szczyt i wydaje się, że jest bardzo blisko, ale obawiam się, że jeszcze dobry kawałek. Piękne widoki, słuchajcie, ciepło, duszno, jestem cały mokry. Mam piękną panoramę Bray, za mną morze, no cudnie jest. Jak jesteście w Bray i macie dużo czasu i macie ochotę, to wyjdźcie na tą górę, bo naprawdę view z góry jest naprawdę spektakularne, widzicie? Ja co mówię, codziennie to gorzej po prostu. Po prostu gorzej, every day. Więc nie mogę się doczekać, kiedy Wam pokażę ten piękny widok. Ale no daję radę, starość nie radość, ale daję radę. Pozdrowienia ze szczytu góry Bray. Mamy przepiękne widoki, możecie podziwiać razem ze mną. Zaraz powinno wyjść słońce, bo jest trochę szaro, więc jeszcze czekam chwilę, żeby Wam sfilmować to miejsce w pełnym słońcu. Nie filmuję się na górze przy krzyżu, bo stoi tam sporo ludzi. Głównie siedzą, piją piwo i palą papierosy, więc to jakoś tak nie powinno nikogo niepokoić, ale nie chcę sobie widoków niszczyć.
więc pozostanę z wami w kręgu przepięknych pejzaży morza, chmur i kamieni, bo to chyba tutaj najbardziej istotne. Jest pięknie, naprawdę jest przepięknie. Nie jest tak źle, idzie się jakieś 45 minut i nie jest wcale tak stromo. Ale trzeba się zmęczyć, jasne, jak wszędzie. Natomiast absolutnie miejsce warte odwiedzenia i zobaczenia. Główne miejsce. Jestem pod samym krzyżem i prawie się już błękitne niebo zrobiło. Jest przepięknie, po prostu fantastyczne miejsce.
Słuchajcie, na dzisiaj tyle mojego łażenia po górach. Zdobyłem tą niesamowicie wielką górę za mną. Normalnie czuję się jak po Kilimandżaro, słuchajcie. 3754 najwyższa góra na świecie zdobyta. Jest po prostu wspaniale. O, fajnie było. Fajnie taki spacerek z resetem i odpoczynkiem. Po prostu takie lekkie zmęczenie i lekka przyjemność. Wspaniale było, naprawdę. A teraz już jestem prawie na dole. Zaraz wam pokażę widok na port i na plażę główną. Już wam pokazywałem ostatnio we vlogu o zachodzie słońca. Przepiękny. Przepiękny teraz o innej porze, o innym oświetleniu. Wspaniale. Bardzo, bardzo miło się wchodziło, oglądało widoki i schodziło. A mój plan na dzisiaj to, nie wiem, może lody, może Subway, coś wymyślę. To w każdym razie nie chcę spędzić tego dnia wolnego na niczym. To, co miałem dzisiaj załatwić, załatwiłem szybciej niż planowałem, więc to jest akurat fajna rzecz. A teraz just relax. And if I can have a sunlight, sorry, widzicie? Jak mogę mieć taką piękną, słoneczną pogodę, to aż bym się może nawet popalał. Choć nie mam shea butter, muszę się koniecznie posmarować, bo przypieka. Jak wrócę do domu, to znowu się okaże, że mam cały kark spalony od słońca. A tak niepozornie, niby wieje, niby czarno i potem wracam, mówię, a jaki brązowy jestem znowu. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiaj. Wspaniała wycieczka na górę i z powrotem, z pięknymi widokami. Mam nadzieję, że się wam też podobały. A jeszcze wam na koniec pokażę ten piękną plażę i piękne, nie wiem jak to nazwać, puerto. O, ktoś tu dronem lata. Piękny port i deptak.